Jako że odcinek o prehistorycznych zwierzętach przypadł wam do gustu, postanowiłem zrobić odcinek o podobnej tematyce. Jeśli nie interesujecie się tematem zwierząt, to zapewne o istnieniu większości z nich nie mieliście pojęcia. Zanim jednak zaczniemy, wbijcie na kanał Ciekawych Świata, gdzie pojawił się odcinek o 5 najdziwniejszych pasjach. Uwierzcie, niektóre z nich są obrzydliwe, a inne straszne. A teraz zaczynamy! Butodziób. Gatunek ten nosi także nazwę wielorybiogłowa lub bocian butodzioby. Ptak ten ma duży dziób w kształcie buta, stąd jego nazwa. Butodzioby żyją w warunkach tropikalnych we wschodniej Afryce, w pobliżu dużych bagien rozciągających się od Sudanu aż do Zambii. Cechą charakterystyczną tych ptaków są długie, niebieskie pióra. Butodzioby są stosunkowo dużymi ptakami. Mają do 1,5 metra wysokości. Okapi. To bliski krewny żyrafy, a nie, jak mogłoby się wydawać, zebry czy konia. Okapi pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga w Afryce Środkowej. Z racji małej liczebności tych zwierząt, od 1932 roku okapi objęte jest ochroną. Ryba paku. Te przerażające ryby to gatunek z Ameryki Południowej. Charakterystyczną cechą tych stworzeń są zęby, które do złudzenia przypominają ludzkie. Gatunek ten jest ściśle związany z piranią. Co ciekawe, zwierzęta te nazywane są, oczywiście nie bez powodu, obcinaczami jąder. Paku nie są normalnie niebezpieczne dla ludzi, jednak ich ugryzienie może być poważne. W wielu krajach, na przykład w Papui Nowej Gwinei, odnotowano przypadki pozbawienia jąder przez tą rybę. Jak mówią naukowcy, gryzą, bo są po prostu głodne, a jądra idealnie pasują do ich otworu gębowego. Mrówka panda. To w rzeczywistości wcale nie mrówka, a gatunek osy. Można ją spotkać w Chile. Samice są pozbawione skrzydeł i wyglądają jak duże, owłosione mrówki. Mimo że owad ten wygląda dość sympatycznie, lepiej trzymać się z daleka, bo jego żądło jest niezwykle groźne. Ślepy wąż. Tego niezwykłego węża bez oczu znaleziono w Amazonii. Przypuszcza się, że to wąż wodny, spokrewniony z węgorzem z uwagi na mięsiste płetwy grzbietowe. Większość ludzi nazywa go potocznie ślepym wężem. Na tym kończę dzisiejszy odcinek i pamiętajcie, że nie wszystko zostało jeszcze na Ziemi odkryte, więc może niedługo pojawi się kolejna część, w której pokażę wam inne nieznane stworzenia. Nie zapomnijcie o sprawdzeniu filmiku na Ciekawych Świata oraz zostawieniu suba i łapki. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!